Przemysław Zamojski 1-0 dla Stelmetu. Po pierwszej połowie wyglądaliście świetnie, a potem coś się tam zaczęło dziać. Proszę powiedzieć, co właściwie? Słaby początek trzeciej kwarty przede wszystkim. Wyszliśmy nie z takim zaangażowaniem, jak powinniśmy. Myślę, że powinniśmy się jeszcze bardziej bić, powiększać tą przewagę, a graliśmy troszeczkę spale. Myśleliśmy, że chyba mecz już jest wygrany. To są play-off, ten pierwszy mecz w serii zawsze jest najważniejszy, zawsze jest trochę nerwowy. I tak to dzisiaj wyglądało. Niby kontrolowaliśmy spotkanie, później daliśmy się uśpić i musimy z tego wyciągnąć wnioski i grać lepiej na pewno, równo przez 40 minut. A te pierwsze dwie kwarty, no za to Wam można wystawić chyba najwyższą ocenę? Graliśmy bardzo dobrze. Ogólnie cały mecz był niezły, poza tymi może kilkoma minutami przestoju, gdzie popełniliśmy jeszcze takie proste błędy. Nie wracaliśmy dobrze do obrony, a Dąbrowa Górnicza to jest zespół, który naprawdę bardzo dobrze gra z kontrataku i musimy tutaj być czujni i szybko wracać do obrony.